Kierowca Krajowy zaprasza na film. Siemano, witam Was 27 maja 2021 roku. Wjeżdżamy na autostradę Kulczyka i zaraz powiem Wam, o co chodzi w tym odcineczku. Tylko szybko zapłacę i jedziemy dalej.
to ja siedziałem i komentowałem. Powiem wam taką sytuację, która mi się zdarzyła. Ja mi, i też o, właśnie ktoś mi tam życzył, żeby mi się ciężarówka paliła, żeby mi też nikt nie pomógł. Słuchaj chłopie, zastanów się, co piszesz, żeby ci się głowa nie zaczęła palić. Ktoś tam napisał, że ten filmik na policję zostanie wysłany, czy już został wysłany. Kurwa chłopie, weź ty się lecz. To jest komentarz jakiegoś Ambroży. Anastazji? Jakoś tak. Chłopie, cię już kuźwa od urodzenia skrzywdzili, kurwa, z tym imieniem. Ale mniejsza o większa. Słuchajcie. No, ja miałem sytuację, że po prostu paliła mi się ciężarówka, ale nie koń, tylko naczepa. Miałem w aucie 3 gaśnice, udało mi się to ugasić. Nie była to moja wina, tam też hamulce po prostu, nie wiem, czy tarły, czy cokolwiek, chyba nie tarły, bo raczej bym to czuł. To była stara naczepa, stary zestaw, w ogóle to się nadawało już na złom, no ale miałem taką sytuację. Słuchajcie, udało mi się to ogarnąć tymi 3 gaśnicami i tak naprawdę przyjechał szef. Ja odpiąłem konia, pojechałem dalej z inną naczepą. Co dalej tam się stało z tą naczepą, tego nie wiem, bo tam też był krótki temat tylko w tej pracy. W każdym bądź razie udało mi się to ogarnąć bez straży, bez jakichś wielkich kosztów. Ale słuchajcie, szef odciągnął mi z wypłaty za napełnienie 3 gaśnic. Jak ja teraz słyszę komentarze, że kierowca nie, że na przykład tak jak w moją stronę były te komentarze, że ja nie poleciałem, nie gasiłem, powiem wam tak, mnie już życie nauczyło i napisałem też to w odpowiedzi pod którymś komentarzem, właśnie co ja bym zrobił, jakby mi się samochód palił. I odpisałem wam, możecie sobie zobaczyć. Wyszedłbym, zabrał swoje rzeczy i patrzył, jak sobie ładnie płonie. No oczywiście zadzwoniłbym po straż. Ale na pewno już bym gówna nie gasił, to jest raz. A po drugie, jakbym miał kiełbaski, to bym sobie jeszcze kuźwa kiełbaski upiekł. Nie wiem, czy tam zauważyliście, jak ten chłopak lata ugasił, tak? Nie widzę sensu w takim działaniu, ze względu na to, że tam już żadna gaśnica nie pomogła. Ja byłem to oglądać. Zresztą mówiłem, że wysiadam i tam poszedłem zobaczyć. Tam się opony paliły. Ja nie wiem, czy by... Wiecie, jak się pali guma. Tam naprawdę ostro, mocno już się ta guma jarała. Tam by 10 gaśnic tak naprawdę nie pomogło. Chyba, że 10 jakby psiknął od razu. Takie pojedyncze gaszenie takimi gaśnicami, co my mamy w samochodzie, to możemy sobie, wiecie co, gasić grilla kuźwa na działce. Ewentualnie ognisko, jak już samo dogasza się. To taką gaśnicą możemy sobie ugasić taki ogień, a nie płonącą gumę. Słuchajcie, tam się ropa podgrzewała, tam no kurwa, tam że nie doszło do żadnej tragedii, to wiecie, no to było naprawdę mistrzostwo, że ta straż tak szybko przyjechała i ogarnęła ten temat, nie? Bo ten chłopak, jakby ta ropa tam, nie daj Bóg, ona tam się już gotowała w tym zbiorniku, a wiecie, jak się pali podgrzana ropa? Chyba wiecie, nie? Więc nie warto jest ryzykować. No i co?
chłopak, nie daj Bóg, by tam zginął albo cokolwiek, poparzył się po tego i co? I myślicie, że co, że szef by żałował? Może by go żałował, kurwa, przez 15 minut. A później życie toczy się dalej, tak? Więc nie wiem, najpierw pomyślcie, ci, co właśnie pisali takie bardzo obrażające komentarze w stronę, w moją stronę lub w stronę w ogóle kierowców. No bo kurde, wkurza to, tak? Wkurza to niesamowicie, nie? Nie wiem, czy piszecie to, te komentarze kierowcy zawodowi, czy po prostu kierowcy z osobówki. Ja też jeżdżę osobówką, tak jak każdy kuźwa człowiek. I powiedzcie mi, gdzie jest solidarność między wami osobówkami? Jest jakaś solidarność? Tak samo jak między nami kierowcami zawodowymi? Żadnej solidarności nie ma. Pamiętajcie, że to zależy od człowieka, a nie od kurwa zawodu wykonywanego. Jeśli masz skłonności takie, że pomagasz drugiemu człowiekowi, to pomożesz. Czy ty jesteś kierowcą kuźwa, czy lekarzem, czy nie wiem, sprzątaczką, czy kuźwa czyścicielem basenu, kurwa, jak chcesz pomóc, to pomożesz, tak? Nikt nie będzie ryzykował swoim życiem, żeby ugasić samochód, tym bardziej, że tam nikogo nie było, tak? To jest tylko samochód, kurwa, tam się nikt nie palił, bo ja rozumiem, że jeśli zagraża to życiu drugiej osoby, no to oczywiście, tak, jak najbardziej możemy pomóc, nawet musimy, ale nie jak pali się samochód, kurwa, i będziesz leciał, proszę ciebie gasić nie swój sprzęt, proszę ciebie, jak to, no mówię, no sytuacja była nie do ogarnięcia tak naprawdę przez takie nasze gaśnice małe, tak? Więc mówię, jeśli tam jeden z drugim, no bo ja podejrzewam, że piszą komentarze właśnie ludzie, ci, którzy nawet gaśnicy w ręku nie trzymali, tak? Nawet nie wiedzą, jak się używa takiej gaśnicy, nie? Więc, no mówię, nagrywam ten odcinek, bo krew mnie zalewa, kuźwa, jak czytam takie komentarze, nie? Ja podkreślam, no kierowca nie jest żadnym, kurwa, chujem do lania i żeby psy na nim wieszać, bo to jest zawód jak każdy inny, tak? Bo no ja już różne rzeczy słyszałem na temat właśnie zawodu kierowcy. Że same tłuki jeżdżą i w ogóle. Zresztą nie będę się powtarzał, bo w jakimś tam filmie też to nagrywałem, też o tym mówiłem. No kurwa, no byście się zdziwili, kto jeździ samochodami ciężarowymi. Zapewne jeszcze nie jeden lekarz na przykład, czy prawnik, czy ktokolwiek znalazłby się w zawodzie kierowcy, który jeździ i chwali sobie tą pracę, tak? Także mówię, no zanim ocenicie, to najpierw pomyślcie, co piszecie i macie w ogóle takie prawo, żeby kogoś oczerniać, nie? A tobie, kolego, co tam pisałeś, że to ten filmik na policję i tu wyślesz, kurwa, o co ci chodzi, chłopie? Weź tu nagraj, nie wiem, weź ty się zastanów nad swoim życiem, kurde, i najlepiej nie pisz tych komentarzy, chłopie, i daj sobie spokój, chyba że taką pasję życiową masz, że wiesz, siedzisz na YouTubie i pod każdym jakimś filmem, który wyjdzie, to piszesz jakieś negatywne komentarze, tak? Nie, szkoda słów. Ale mówię, no przy okazji już jak nagrywam ten film, to chciałem przywitać nowych subskrybentów, przywitać oczywiście już wcześniejszych, którzy są od dawna i mówię, którzy teraz dołączyli
Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. No, będę się starał nagrywać więcej tych filmów. Cały czas podchodzę do tego filmu. Po prostu chciałbym nagrać cały taki mój tydzień, jak to wygląda. Od poniedziałku do piątku, do końca. Tak jak kończę pracę. Żebyście sobie zobaczyli, oczywiście w wielkim skrócie, nie? Jak to wygląda tak całymi dniami. No i co? No i kurwa, co chwilę ktoś dzwoni. Dobra, ludziska, poczekajcie, zaraz.